No i znowu, cały dzień w kopalni o tych przeklętych jagódkach. Po prostu żygam tymi jagódkami. Jest, ileż można jeść to ziele. A co mu tu robi mój notes? Ciekawe, chyba go tu nie zostawiłem. Cześć kochanie. Nie było cię, ale postanowiłam sobie się rozgościć. Piwo. Widzę, że już zaczęłeś się urządzać. Kuchnia wyszła całkiem klawo, ale nad salonem jeszcze popracuj. No, jakby wiem. Nawet kanapy nie ma w tym salonie, więc... Postanowiłam zrobić niespodziankę. O! I sama urządziłam jeden pokoik. Mam nadzieję, że tylko jeden. Zajrzyj koniecznie. To ten mały przy bocznym wejściu. Przy bocznym wejściu? Mam nadzieję, że ci się spodoba. Buziaki, pa! No, mam nadzieję też taką, że mi się spodoba. Oj... Zobaczymy, co tam wymyśliła. Mniemam, że to ten, boczne wejście, przy bocznym wejściu, no tam jest kuchnia, tam jest sypialnia, więc jedyne wyjście to to. Zresztą też w sumie zależy, co miała na myśli, mówiąc boczne wejście, bo zależy od której strony się spojrzy. No ale skoro weszła tamtędy, to raczej to uznała za boczne wejście, więc to musi być to. No jestem mocno ciekaw, co już ona tam wymyśliła. Ale jak to? Czyli że ale znaczy, czyli że to znaczy, że a kiedy? Siemaneczko wszystkim, z tej strony Myszu i witam was ponownie w kolejnym odcinku z serii Feed the Beast Infinity. Dzisiaj jest z nami Marcyś. Przywitaj się. Marcyś. No on chyba jeszcze nie mówi. Tak, mam nadzieję, że wam się podobała ta mała niespodzianka, jaką przygotowałem. Czy to działa? Nie działa. Trudno. Mam nadzieję, że wam się podobała. Ten głos, który słyszeliście podczas czytania notatki, to oczywiście autentycznie moja dziewczyna. Jeśli wam się podobało, to zostawcie po sobie jakiś ślad, jakieś łapki, dajcie jej znać, że wam się podobało. Co ja z tym mogę zrobić? Mogę to schować tu, jak wszystkie klamoty. Pewnie jeszcze mi się przyda. Dziś zajmiemy się chyba właśnie jeszcze troszeczkę dekorowaniem domku. A to z tego tytułu, że DecoCraft dostał aktualizację i jest to bardzo, bardzo obfita aktualizacja. Zupełnie zmieniła się mechanika tworzenia tych wszystkich dekoracji. Otóż teraz, to znaczy nadal tworzymy ją z tej kolorowej gliny, natomiast nie możemy jej tworzyć jakby w workbenchach, czy w benchach, czy w czymkolwiek. Czy nawet w tym podręcznym crafting boxie? Nie. Wszystko się zmieniło. Teraz mamy do tego specjalny crafting bench. Deco bench nazywa się. I to do niego jakby wrzucamy naszą glinę. Przerabiamy je na takie jakby barwniki. Tu mamy jakby odsączoną glinę. Tak to przynajmniej rozumiem. No i w tym menu GUI sobie szukamy, co nam potrzebne. Możemy sobie też filtrować po typach. To mi się bardzo podoba. Holiday, Gravestone. No ja nie wiem, jakie ktoś święta obchodzi. Ja wiem, że jest święto zmarłych, ale jakby holiday kojarzy... Pierwsze skojarzenie z holiday to jest, poza tym, że to święto, to wakacje. I jakoś tak jak pierwszy raz to zobaczyłem, to się zastanawiałem, jakie ktoś musi mieć przesrane wakacje, że nagrobki mu się kojarzą z wakacjami, ale mniejsza o to. Dokończymy sobie troszeczkę dekorowanie domku, jako że jeszcze nie wszystko jest zrobione.
Ale najpierw. Coś, co mnie trapi już od jakiegoś czasu. Wiecznie zapominam o tym napomknąć, wiecznie zapominam to sprawdzić, zrobić. Najpierw jednak puść mnie ściano, no kurde, ja wiem, jakiś seksapil, ale bez przesady. Kimnijmy się. Monsters nearby. Serio? Znaczy, no owszem, widzę te dwa szkielety, ale nie sądziłem, że one mnie targetują. Ten mnie mógł stargetować. Idź pan. Tego też się pozbędziemy tak gwoli ścisłości. Strasznie mi się podoba ten miecz. Jest takim... Muszę go w ogóle nazwać odpowiednio, bo on mi się strasznie kojarzy z mieczem Angela, a później Zaka, a później Clouda z Final Fantasy VII i 7 Crisis Core. Teraz pytanie, gdzie to jest? To jest gdzieś... Mam nadzieję, że mi się nie usunął ten waypoint, bo strasznie, powiem wam, zwiększyło się prawdopodobieństwo spawnowania wiedźm, zarówno tych z Witchery, jak tych z Minecrafta. No niestety, trzeba się dalej pożywiać jagódkami. No ej, ile? 5 sekund. Bo mnie ubije jeszcze dziadyga. A, ja ten waypoint chyba ukryłem. Żebyście go za wcześnie nie widzieli, tak. On. Dobra. No jest całkiem niedaleko. Właśnie nie mam pojęcia do końca, co to jest. Wygląda to nieco jak jakiś dungeon. Albo jakaś twierdza. Coś w stylu twierdzy dżunglowej. Ale wcześniej tego nie widziałem, nie chciałem tego badać bez was. Hobgoblin. Cześć. Cioba. Nie chciałem tego badać bez was, więc zobaczymy sobie, co ten Minecraft nam jeszcze przygotował. Zauważyłem, że w tym rejonie pojawiają się jakieś spadki klatek, ale podejrzewam, że to ma związek z tym, że jak widzicie, gram na ustawieniach fancy, więc renderowanie tych wszystkich przezroczystych liści musi być po prostu bólem w dupie dla mojej karty. Nie dziwię się specjalnie. Jak już wiele osób wielokrotnie wspominało, Java nie jest najlepszą platformą do tworzenia gier. O, jesteśmy na miejscu. Takie coś napotkałem. Nie wiem, możliwe, że to jest tylko jedno pomieszczenie, a możliwe, że to jest cały dungeon i że zaraz zginę. O, widzę, że tu jest jakiś ten. Jak to się nazywa? Node jest po angielsku, nie pamiętam, jak się po polsku nazywają. Słuchaczki, dawaj. A, mam już te słuchaczki. Ale to nie jest głodny node, na szczęście. Widzę jakieś spawnery. Czy mam? Oczywiście, że nie mam. Jestem taki genialny. Ale na szczęście mam ze sobą masę drewna. Do tej początkowej scenki przygotowałem, żeby nie było, że wracam po całym dniu z kopalni z pustymi łapami. Dobra, mamy świeczki. Co to jest? Withering dust. Spoko. Cokolwiek. Strasznie tu jakoś tak szarawo, nie? Taka jakby zadymiona poświata. Jakby ktoś tu dużo wyjarał. Wow, widzę, że tu wesoła impreza. Chest hut. No i... Spoko, te spawnery mi się bardzo przydadzą, jak mam być szczery. Bardzo, bardzo nawet. Dobra, trzeba tu rozjaśnić. Mam niejasne wrażenie, że to może być pułapka. To mi wygląda nawet jak pułapka. Nie widzę pressure plate'ów. No, coś tu jest. Co to jest? No właśnie. To jest zapewne trap chest. Tak. Dokładnie. No i bym się pięknie wdupcył. No tak to mam.
Dynamit gratis. Tylko miejsce sobie na niego zrobię. Nie chcę głowy. Nie chcę mięcha. To jest co? Old Urn. I co to robi? Aha, tłucze się. No spoko w sumie. To mi się nie przyda. A to jest co? Abandoned Crate. Tak to działa. No spoko, a co to jest? Potions of Fire Resistance. Safari Net. No Safari Net się akurat przyda. Kurde, już nie mam miejsca zupełnie. Taumium. A name tag. Steadfast John. Mana in Battle. No spoko. Jedyne wyjście, jakie widzę, to... Idź na chwilę. 1, 2, 3, 4. Zrobimy sobie crafting table. No, nie to. I cały... No, to musi być crafting station chyba, żeby ten manewr działał. Chodź do taty, no chodź. Tak. No i jestem. I powoli możemy brać się za robotę. Tym razem tego dużo nie będzie, nie będę wam robił timelapsów, tylko po prostu before after. Na początek pokażę wam, że przeszkliłem drzwi do pokoju szkraba, żeby wiedzieć, czy nie wychodzi z koja. Jak na razie siedzi tam grzecznie. W ogóle zastanawiam się, jak on się tam dostał, bo ja go tam wcale nie wsadzałem. Gdy, że tak powiem, został stworzony, to łaził sobie tutaj. A teraz siedzi w koju. Nie wiem, czy tam się jakoś wchodzi, czy co. Nie wiem, może tak miało być. Tak chciał los, niech tam siedzi. Przynajmniej wiem, że jest bezpieczny. Czy on tam ma w ogóle jakąś lampkę? Nie, same lampiony. O, samolocik lata. Zapomniałem o nim. Dobra. Dobra, to ja się biorę za robotkę i widzimy się, jak mniej więcej już sobie poogarniam. Okej, misja wykonana. Pokażę wam szybko, co się zmieniło i będziemy powoli kończyć ten odcinek. Będzie on znacznie krótszy niż ostatnie, ale to jest taki odcinek dla mnie przejściowy. W następnym odcinku będę miał troszeczkę więcej roboty i po prostu nie chcę, żeby przerwa pomiędzy odcinkami była zbyt duża, więc to jest plac zabaw, który zrobiłem, więc też z tego tytułu chciałem taki po prostu krótki filmik pokazowy, żeby nie było. No i z małym bonusem. Nie pamiętam, czy hamak już wisiał, ale możliwe, że wisiał. Tu się chyba nic nie zmieniło. Kuchnia też bez zmian. No, Marcysia się zmieniło tyle, że stoi i kontempluje ścianę chyba. Coś tutaj, jakieś lag spajki się pojawiają, nie wiem czemu. No Marcyś jest mały, ale widzę, że już zaraz hoduje. A, nie, ten tygrysek doszedł do jego pokoju, bo znalazłem bardziej odpowiedni dywan dla nas. Z tym chyba bez zmian. W garażu raczej też bez zmian. W kibelku bez zmian. Widzę, że DecoCraft też popracował, autorzy moda popracowali troszkę nad jakby renderowaniem grafik, bo jeśli pamiętacie, to gdy tylko jakby przedmioty znikały z pola widzenia, to znikały fizycznie. No, na szczęście poprawili to. Utrudnili za to strasznie rozstawianie przedmiotów. Jest
tak skopane, muszą tak to poprawić i popracować nad tym. Jej. Tutaj tak naprawdę niewiele zmieniłem, ponieważ to nie będzie jakby pokój dekorowany dekokraftem, a raczej bibliokraftem, taumkraftem i tak dalej, ponieważ tu będę miał swoje miksturki, będą książki, no raczej to będzie taka biblioteka, bym to nazwał. Tu za to z moda bibliokraft poustawiam... Jeja, skąd te lag spajki? Poustawiam tak zwane armor standy, czyli nie wiem jak to się tłumaczy, wieszak na zbroję, cokolwiek. Będą też postumenty na miecze. Ciekaw jestem właśnie, czy te miecze z Tinker's Construct też można powbijać w te bibliokraftowe stojaki. Tutaj jeszcze nie mam pomysłu, co będzie. Trzeba by wykorzystać jakoś ten balkonik. Być może taki po prostu pokój. Nie, tu powinien być salon, bo jest przejście wyżej, więc bez sensu jest, chyba że taki pokój gościnny, kilka łóżek. Tutaj widzę, że moje kochanie zrobiło też pranie. O, jakie rymy przy okazji. Mikrobalkon. Taki bardziej sniper spot. Ale ładnie stąd widać okolice. Nawet naszą małą hutę. No a tutaj już taki taras imprezowy typowo. Na bogato, świnioka. Z jabłkiem. Ziemniory na stole, kultura. Chleb na stole. Przejdziemy sobie tędy, rybka się wędzi chyba, nie wiem, szynka sobie wisi. O, siatka na ryby. I to z grubsza tyle, mam też taki mały jakby side quest, taki, może nie side quest, ale swego rodzaju projekcik, który robię potajemnie. Wy zobaczycie go dopiero jak go skończę. On też mi zabiera sporo czasu. Ale myślę, że w przyszłym odcinku zajmiemy się już powoli Tomcraftem albo Blood Magic. Ciężko. Muszę zastanowić się nad tym, od którego prościej mi będzie zacząć. No i cóż, to będzie chyba na tyle w tym odcinku. Jak już zapowiadałem, był on znacznie krótszy od ostatnich, no ale takie czasem też są potrzebne. Musicie to zrozumieć. Mimo wszystko, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, jak wam się podobał debiut mojej ukochanej. Być może, jeśli zostanie odebrana pozytywnie, to pojawi się jeszcze w jakichś moich materiałach, może niekoniecznie z Feed the Beast. Zobaczymy. W każdym razie ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło i do następnego odcinka. Na razie, hej!